Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Manojek. I dzisiaj, jak zawsze, dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, gra Cluster Truck, czyli drugi odcinek z tej serii. Z serii gry, która jest bardzo trudna, przy której rage'uje jak przy mało której innej rage'uje. Naprawdę, jak nie wiedzieliście, obejrzycie sobie poprzedni odcinek. Tam naprawdę tak się wkurzałem, że po prostu tragedia była. A coś czuję, że dzisiaj będzie jeszcze trudniej. Poprzedni raz skończyliśmy na pewnej mapce, nie na tej, na tej poprzednim levelu, z którym męczyłem się bodajże 25 minut, chyba tak. Co tu się w ogóle robi? Nie wiem, ale jakoś mi się udało doskoczyć, tylko nie wiem, na jakiej podstawie w ogóle doskoczyłem. Okej. Trochę już to kminie. Tu trzeba gdzieś tak skoczyć i wskoczyć na tego tu, ale... Pewnie łatwo się mówi. Łatwo, nie? Porum, 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 porum. Dobra, no nie, jak ty się ześlizgnąłeś? Tak nie może być. Ja nie po to skaczę, nie po to tyle trenuję tę grę, żeby spadać w takich momentach. To jest ta szansa. Powiem wam tak szczerze. Tak sobie usiadłem wczoraj i myślę, w co tutaj sobie, Adrian, pograsz na odcinkach. I tak mówię, tutaj grałem w taką grę, która nazywała się Cluster Truck i była bardzo fajna, naprawdę super była i bardzo się wkurzałem przy niej, ale tak sobie pomyślałem, że kurczę, tęskniłem i zagrałbym jeszcze raz. I tak już sobie gram, ile już sobie gram? No około 5 minut, to niedużo, ale no już sobie... Kurwa, gram? I tak sobie myślę, że w sumie, Adrian, to popełniłeś błęda. No, co tu dużo mówić? Nie powinieneś tęsknić za tobą, bo ta gra wcale za tobą nie tęskniła. Ta gra po prostu jest najgorszym tym, co człowiek wymyślił. Chociaż nie. Jest jedna gorsza gra tej gry, która też już była na moim kanale. I jeżeli wiecie, o jaką grę mi chodzi, to napiszcie w komentarzu, zobaczymy jak oglądacie moje filmiki. Bo była pewna gra, przy której tyle rage'owałem, że nigdy tyle po prostu zła z siebie nie wylałem w życiu. Ale ej, idzie nam dobrze. Na razie. Tylko co tu trzeba zrobić? Trzeba to przy... No kurwa, no way! Co tam się odjebało? Ja myślałem, że to już jest trudne. A to, co się tam dzieje później, to życzę sobie powodzenia, tylko tyle sobie życzę, bo wygranej to chyba nie. Rzadko przeklinam w grach, ale no są gry, które bardzo powodują u mnie tą chęć przeklinania. To spowolnienie też tak w sumie działa. Jak, czemu tam ta ciężarówka tam leży? Dobra, no kurcze pieczone. O nie, dobra, jesteśmy. I teraz tutaj trzeba to jakoś, kurczę, wszystko wymierzyć. Ale no nie da się... Nie da się tego zrobić. Naprawdę. Dobra, jeszcze raz. Tutaj ja myślę, że tu już... Wcześniej! Co tu się odjebało w ogóle? Przewróciła mi się ciężarówka. Ja się tak stresuję, jak w to gram. Ja się cały po prostu przestawiam jak... No nie, nie chcę spać. Dobra? Dobra, i jeszcze raz. Tutaj już gdzieś trzeba zaskoczyć. Pięknie, tylko nie doleciałem tam, gdzie trzeba, więc trzeba jeszcze kawałek dalej dolecieć. Ale no... No nie powiem, że to jest łatwe. To, co się tutaj od... Kurwia. Ja już sobie wyobrażam, jak moje wnuki za 10 tysięcy... No! Lat będą oglądały moje filmiki i będą mówiły: dziadek, ty to kurczę... Szłabo. Szłabo ci... Takie proste to. Takie proste. Serio, boję się, że ktoś... Przyjdzie na mój kanał, zobaczy ten odcinek i powie: ja piernicze, jaki ten Manojek, to jest wulgarny człowiek. Ja w ogóle muszę pomyśleć, czy ja chcę go oglądać, bo no przecież on cały czas przeklina, on jest cały czas wulgarny, zły i w ogóle jest B. A tak naprawdę to nie.
Ja jestem, kurczę, pięknym człowiekiem. Nie tylko z wyglądu, ale i z charakteru. Jestem miły, potulny, no. I wiecie, o co chodzi, nie? A tutaj po prostu są w życiu takie rzeczy, które... No, kurwa! Które, jakby to powiedzieć, wyciągają z człowieka to, co najgorsze. Teraz należy wyskoczyć. Patrzcie, ej! No, nie! O kurczę. No i zrozumcie to, no. Dobra. To musi być ten moment. Dojedziesz? Nie dojedziesz. Ty dojedziesz. Dojedziesz. Skoczę, żeby było bezpieczniej. Jest! Jest! Nie potrafisz nawet cieszyć z tego, co zrobiłem, bo trwało to 25 minut. Jeden level. Ale jest! Cieszę się. Naprawdę się cieszę. Kolejny level. Zmieniła nam się sceneria. O hu 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 hu. O hu 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 tu chodzi. To są jakieś lasery, w które nie można wpaść, bo cię przetnie. Ale ciężko jest w nie nie wpaść. Czego żeś się spodziewał? Na pewno nie laserów. Tego się nie spodziewałem, że będą jakieś lasery w tej grze. No myślałem, że no, że się da radę tak przedostać. Dobra, już niestety widzę, że taryfy ulgowej to ja nie będę miał na żadnej już mapce. Ogólnie, dlatego gram w takie zręcznościowe gry, bo zazwyczaj byłem w nie całkiem dobry, kurczę. Ale no w tą grę zdecydowanie nie jestem dobry. No i jakie... Gdzie ja mam polecieć? Bo tu to jeszcze logiczne, nie? Bo jadą w miarę równo. Tutaj już nie ma gdzie polecieć. No zobaczcie, co tutaj się odkurwia. No i co ja mam tutaj zrobić? Co, mam się tu zatrzymać i przeskoczyć? No to chuje pana. Dobra, idzie mi całkiem nieźle. I chyba uda mi się wygrać. Chyba mi się uda wygrać. Powiem wam szczerze. Próbowałem. No i mówię, Adrian, to już trwa trochę za długo. Chociaż to dopiero trwało ponad 10 minut, a tamta mapka trwa 25. I mówię, Adrian, teraz będziesz cicho, skupisz się na tym, co robisz, nie na gadaniu i ci się uda. I za pierwszym razem, kiedy tak zrobiłem, udało się. Można. Co tu się odkurwia z tymi laserami? Już to widzę, jak ja będę... O kurwa, wychodzi mi ty. Wychodzi mi! No! Ale to jest hardkorowe już, te lasery to są... To jest bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna. Ciekawe mnie, czy jeżeli po prostu będę stał w miejscu... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł z tą spacją, ale spróbujemy tak bardzo szybko pójść. Ogólnie to szło dobrze do czasu. A teraz spróbuję, jak będę stał cały czas na jednym. A, mnie trafiło. Czyli pomyśleli o tym, że będą takie cwaniaczki jak ja. Dobra. No i tu się zaczynałem schody, nie? No, się zaczęły schody. Tylko jak to przelecieć? Jak to przelecieć? To jest takie odwieczne pytanie, które zadają sobie mężczyźni na całym świecie. Jak to przelecieć? Tutaj trzeba skoczyć. Dobra, spoko. No i teraz tu przychodzi to najcięższe, że tutaj raczej trzeba by było skoczyć. I tutaj... Doleć! Brawo! Tak, wiecie, wyczekałem tu, wyczekałem tam, poleciałem, zesrałem się na końcu, bo się bałem, że nie dolecę do tej ostatniej ciężarówki albo do mety, ale leciałem i do mety, i do ciężarówki, więc przeleciałem to. Dobra, a ja wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za
oglądanie tego odcinka i za oglądanie wszystkich innych moich odcinków. Naprawdę super przyjęliście mój kanał i Wam chciałem bardzo, ale to bardzo serdecznie za to podziękować. Jak zawsze, jeżeli Wam się spodobał ten filmik, to łapki w górę, jeżeli Wam się nie spodobał, to łapki w dół. Subujcie, ujcie i na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam już jutro o 18:00. Żegnajcie.